Nie wiem, czy wiecie, ale w filmie Pasja i w filmie Malena są dwie sceny, które są bardzo do siebie podobne. Jest to ta scena i ta. Jest ona grana przez tę samą aktorkę, Monikę Bellucci. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te dwie sceny nawiązują do jutrzejszej Ewangelii. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu w siedmiu kadrach. W jutrzejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który idzie się modlić, i po powrocie z tej modlitwy zaczyna nauczać. Przychodzą do niego Faryzeusze, przyprowadzają kobietę, którą właśnie pochwycono na cudzołóstwie i wystawiają Jezusa na próbę, próbują pochwycić go na słowie, próbują znaleźć jakiś sposób, aby go skazać, ponieważ jest im bardzo niewygodny. Bez zagłębiania się tutaj w te szczegóły, zwróćmy uwagę na na Jezusa, na to, co On robi, na to, że On nie wchodzi w ich grę, nie wchodzi w ich logikę, ale pyta, kto z Was jest bez winy? Niech pierwszy rzuci kamień i zaczęli odchodzić. I w końcu Jezus mówi do tej kobiety: Nie, właściwie nic się nie stało, spokojnie nie przejmuj się. Jezus mówi: Czy ktoś Cię potępił? Ona odpowiada: Nie, Panie. Jezus mówi: I ja Cię nie potępiam. I idź odtąd, nie grzesz. To sobie, jak już to jest dokładnie opisane, to w Ewangelii sobie przeczytajcie. I ta scena z tej dzisiejszej Ewangelii bardzo mi się skojarzyła ze sceną, zarówno z Pasji, jak i z filmu Malena. Film Malena jest to produkcja włoska, opowiada historię właśnie tytułowej Magdaleny, zwanej właśnie Maleno, pięknej kobiety w sycylijskim małym miasteczku. Akcja dzieje się w czasie wojny i mąż Maleny wyjeżdża na front walczyć i ona jest przedmiotem pożądania tamtejszych mężczyzn, ale także obiektem nienawiści i zazdrości tamtejszych kobiet. Film oglądamy, czy jakby cała historia jest prowadzona z perspektywy dorastającego chłopca, który zakochuje się w malenie, jest nią zafascynowany, jej pięknem, jej urodą. Oczywiście w filmie jest dużo zabawnych scen, może troszkę takich prowokacyjnych, ale generalnie chcę się skupić na tej jednej scenie, w której malena zostaje pobita, gdzie ta cała agresja, ta nienawiść kobiet sięga zenitu. Oczywiście ona nie jest bez winy, też wchodzi w grzech, w jakieś niemoralne życie. Jest ta scena, w której po prostu ta nienawiść się przelewa. Można zobaczyć, jeżeli nie cały film, to tę scenę szczególnie w kontekście właśnie dzisiejszej Ewangelii, bo w tamtym momencie zabrakło kogoś, kto stanąłby w obronie Maleny, Magdaleny. Zabrakło kogoś, kto by powiedział, ja ciebie nie potępiam, kto by obronił ją przed tym potępieniem. I dzisiaj w Ewangelii zobaczmy, że Jezus jest tym, który staje w obronie potępianych, który broni, który chroni to, co kruche, to, co słabe, to, co grzeszne. Warto zastanowić się w takich dwóch krokach, w takich dwóch spojrzeniach na, nad dzisiejszą Ewangelią. Pierwszy to taki, na ile jestem człowiekiem, który, który potępia. Bo może mam w sobie taką skłonność do osądzania, do wydawania wyroków, do potępiania innych, do przypinania łatek, do ustawiania w pewnych kategoriach ludzi. Ten jest taki, ten jest taki. Mam już na wszystkich, na wszystkich mam gotowy pomysł i staję się wtedy jakimś Bogiem, bożkiem swojego życia. Zastanów się dzisiaj, czy nie masz trochę takich cech, takiego Takiego podejścia do życia, jak mieli faryzeusze, jak miały te kobiety w tym tłumie z filmu Malena. Ale drugie podejście i drugi sposób spojrzenia na dzisiejszą Ewangelię to trochę sposób głębszy, ponieważ warto zastanowić się, na ile może właśnie traktujemy, traktujesz siebie, właśnie jako ten faryzeusz, że widząc w sobie grzech, widząc w sobie słabość. Potępiasz się, odrzucasz, nie dajesz sobie szansy, nie stajesz w swojej obronie. Nie pozwalasz Bogu, aby z tych grzechów cię oczyścił, aby podniósł cię. I w tą piątą niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do tego, aby spojrzeć na siebie oczami Jezusa. Jezusa, który mówi: Ja ciebie nie potępiam, zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś. Popełniłeś dużo <laughs> głupot, dużo jakichś błędów, ale ja Ciebie nie potępiam. Widzę w Tobie swoje dziecko, widzę w Tobie dobro. Chcę to dobro chronić, chcę to dobro osłonić, chcę, aby, aby ono pięknie rosło, aby dojrzewało. Chcę Cię oczyścić z tego, co odbiera Ci pełnię życia. Spróbuj więc dzisiaj zastanowić się nad tym, jak traktujesz innych ludzi, ale także jak traktujesz samego siebie. I trzeci krok to taki, żebyś zobaczył, że Jezus traktuje Ciebie z miłością, że Jezus Ciebie i mnie nie potępia. I to jest ta dobra nowina. I to jest to źródło radości, nadziei, takiego prawdziwego sensu życia, że jest On, jest Chrystus, który nie potępia. Do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu. W siedmiu kadrach za tydzień już ostatnia niedziela wielkiego postu. Trzymajcie się, szczęść Boże.